Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemocy. Taki temat mi dzisiaj przyszedł do głowy, taka obserwacja. W sumie to tę obserwację mam już od bardzo dawna i bardzo, bardzo z premedytacją stosuję, ale się stwierdziłam, że warto o tym powiedzieć. Możesz ocenić swoją podatność do wchodzenia ci na głowę oraz czyjąś podatność do wchodzenia komuś na głowę po takim drobiazgu. Ktoś coś do ciebie mówi, ty tego nie słyszysz, bo nie wiem, woda leci, bo jesteś za daleko, więc informujesz tą osobę, że jej nie słyszysz. Lub idziesz usłyszeć. Ja byłam osobą, która przez większość życia szła usłyszeć, bo komuś się dupy nie chce ruszyć, gdy ma do mnie sprawę. Znaczy mówię o swoich chłopakach oczywiście. I dopóki jesteś osobą, która łapie się na tym, że idzie, żeby usłyszeć, dopóty jesteś osobą, która będzie ofiarą. Bo jak ktoś ma do ciebie sprawę, to on ma do ciebie przyleść albo zadbać o to, żebyś go usłyszał. Ale nawet jeśli powiesz, nie słyszę cię, to nadal jeszcze możesz się wiele dowiedzieć o relacji. Ponieważ ktoś albo może się postarać, żeby powiedzieć głośniej, albo może zaczekać, albo może przyjść, albo może dalej mamrotać sobie pod nosem, lub wręcz stwierdzić, to przyjdź, to podejdź na chwilę i nadal po swoich odruchowych reakcjach możesz stwierdzić, jak wielką masz podatność do wchodzenia ci na głowę. Ogrom mojej asertywności wziął się z ćwiczenia tego. Ja po prostu informuję, nie słyszę cię. Nadal cię nie słyszę. Nadal cię nie słyszę. I tak, wiele osób reaguje na to, jak na jestem chamska, jestem wredna, jestem nieuczynna, jestem leniwa, jestem złośliwa. I ja sama też kiedyś miałam taki odruch reagowania na to, że to nie jest w porządku. A to nie jest w porządku, gdy masz do kogoś sprawę, wymagać od niego, by to on do ciebie przyszedł. I z taką obserwacją was zostawiam w tym krótkim filmiku. Dziękuję.